który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Zaochoczuj wszystkich wiernych razem z duchowieństwem naszej archidiecezji, żeby przygotowali się także na dzień wszystkich pomarłych i żeby zadbali pro cmentary, pro mogiły, uporządkowali. To jest wyraz naszej wdzięczności i lubowi do tych, jaki dali nam swoje życia, jaki nas wychowali, jaki predali nam wiru. Modlimo się za nich, żeby oni mogli przebywać w Bożym Carstwie. Teraz, podczas wojny, w osobliwy sposób, także pamiętajmy w modlitwach pro wszystkich naszych wojnów, jaki zachęcali Ukrainę i sklali swoje życie na wiftari Batkiewszczyny. Widwidwojmo ci cmentary, ci mogyły. Chaj to będzie wyraz naszej wdzięczności, bliskości z ich bliskimi, jaki zaleśili się tu bez swoich synów, otców czy człowieków. Widajmo im cześć i żertwujemy naszą modlitwę.